Zalew Wiślany jest zbiornikiem jedynym w swoim rodzaju w skali całej Polski. Jego płytkie wody i szeroki pas szuwarów czynią go ważnym miejscem, zarówno dla ptaków lęgowych, jak i migrujących. Stwarzają również doskonałe warunki dla rozrodu wielu gatunków ryb, takich jak śledź czy santacz. Z pewnością trwający przekop Mierzei Wiślanej, pogłębienie i utrzymywanie toru wodnego oraz wpływanie większych jednostek na wody zalewu będzie miało negatywny wpływ na ten ekosystem. Pozostaje mieć nadzieję, że wpływ ten nie będzie bardzo duży i zalew powstanie miejscem życia wielu chronionych gatunków. Zapraszam do obejrzenia relacji z obserwacji z okolic Zalewu Wiślanego, przeprowadzonych na przełomie marca i kwietnia. Mówiąc o ptakach nad Zalewem Wiślanym, nie sposób nie wspomnieć o kormoranach, ponieważ w okolicy miejscowości Kąty Rybackie znajduje się ich najbardziej znana polska kolonia. Kormorany, ze względu na dietę składającą się z ryb, przez lata były tępione, co uczyniło je skrajnie rzadkimi ptakami. Znane są relacje o lęgach kormoranów na Mierzei Wiślanej w XIX wieku. Jednak najprawdopodobniej kolonie te zostały opuszczone ze względu na prześladowanie ze strony ludzi. Kolonia powstała na nowo pod koniec lat 40. XX wieku. Początkowo była niewielka i w 1959 roku liczyła zaledwie nieco ponad 100 par. Jednak w szczytowym momencie osiągnęła wielkość około 11 tysięcy par kormoranów i około 600 par czapli siwych. W ostatnich latach następują wyraźne spadki liczby kormoranów w kolonii. Przestała być ona największą polską kolonią i teraz największe ich zagęszczenia można spotkać w okolicy Zalewu Szczecińskiego. Zanikanie kolonii ma związek m.in. z faktem, że odchody kormoranów są bogate w związki azotu i fosforu, co powoduje przeżyźnienie gleby i obumieranie drzew. Kormorany negatywnie wpływają również na drzewa poprzez zbieranie z nich materiału na gniazdo. Kormorany z kątów rybackich około 70% pokarmu pobierają z Zalewu Wiślanego. Jednak mogą zdobywać pożywienie nawet w odległości około 50 km od kolonii, a więc żerują również na Zatoce Gdańskiej, Wiśle i jej dopływach czy nad jeziorem Drużno. Należy przy tym pamiętać, że podstawą diety kormorana stanowią niewielkie i najliczniejsze gatunki ryb. Dla tutejszych ptaków przede wszystkim babka bycza oraz jazgarz. W kolonii łatwo zauważyć, że przyroda stanowi jedną powiązaną ze sobą całość, a martwe drzewa stają się miejscem żerowania i rozmnażania dla innych gatunków zwierząt, np. dzięciołów. Nie wszystkie kormorany doczekają nowego sezonu lęgowego. Ten osobnik stał się pożywieniem dla norki amerykańskiej. Choć aktualna prawidłowa nazwa tego ssaka to wizon amerykański, ponieważ badania genetyczne wykazały, że nie jest blisko spokrewniony z żyjącą niegdyś w Polsce norką europejską i należy do innego rodzaju. Zwierzęta te pojawiły się na terenie Polski prawdopodobnie w latach 50., a obszar całego kraju skolonizowały do końca XX wieku. Nie wyparły więc norek europejskich, które zostały wytępione w Polsce na początku XX wieku.
Dzisiejsze wizony to potomkowie uciekinierów z hodowli futrzarskich, ale także osobników celowo wypuszczanych przed laty na wolność, przede wszystkim w Związku Radzieckim. Wizony z reguły żyją w pobliżu zbiorników wodnych i w dolinach rzecznych. Jako bardzo sprawni myśliwi przyczyniają się do spadku liczebności wielu gatunków ptaków, jak rybitwy, kaczki czy perkozy. Aczkolwiek badania wykazują, że największy udział w ich diecie mają małe ssaki, płazy oraz ryby. Myślę, że historia pojawienia się wizonów amerykańskich w Europie jest naprawdę smutna, a u jej podstaw leży ludzka krótkowzroczność i chęć zysku kosztem cierpienia zwierząt. Niestety dzikie populacje tych zwierząt wciąż są prawdopodobnie zasilane nowymi uciekinierami z ferm futrzarskich. Jednym z pierwszych ptaków siewkowych pojawiających się wiosną w Polsce jest samotnik, czyli brodziec samotny. Jego nazwa pochodzi od tego, że zupełnie wyjątkowo tworzy większe zgrupowania, a z reguły obserwuje się pojedyncze ptaki. W przeciwieństwie do innych ptaków siewkowych nie zakłada gniazda na ziemi, a zajmuje opuszczone gniazda drozdów czy gołębi, w olsach i łęgach. Często można je obserwować, jak żerują na brzegach rzek, leśnych rozlewiskach, a nawet w rowach melioracyjnych. Okolice Zalewu Wiślanego to z pewnością doskonałe miejsce do obserwacji bielików. Z łatwością można spotkać tu kilka osobników w ciągu jednego dnia. Od lat można obserwować wzrost liczby bielików w Polsce i innych krajach. Obecnie ich polska populacja wynosi ponad 1000 par lęgowych. Szacuje się, że w basenie Morza Bałtyckiego żyje obecnie około 50% światowej populacji tego gatunku. Wzrost liczby bielików rozpoczął się w latach 80., kiedy zaprzestano wykorzystywać silnie toksyczne pestycydy chloroorganiczne, takie jak DDT. Warto jednak zauważyć, że bieliki przez lata były tępione jako szkodniki, a za zabicie ich w wielu krajach wypłacono nawet nagrody, co spowodowało zaniknięcie ich na znacznych terenach Europy Zachodniej i Południowej, gdzie do dziś pozostają bardzo rzadkimi ptakami. Niemniej jednak czynniki antropogeniczne wciąż pozostają istotnymi przyczynami śmierci bielików. Przede wszystkim mowa tutaj o kolizjach, np. z liniami wysokiego napięcia, ale też o zatruciach, głównie jako skutek uboczny nielegalnego wykładania zatrutej padliny w celu trucia lisów. W końcu marca z Polski odlatuje zdecydowana większość obędzi krzykliwych oraz czarnodziobych, które kontynuują swoją wędrówkę na północ. Ja miałem naprawdę fajną okazję obserwować stado składające się z przedstawicieli wszystkich trzech polskich gatunków łabędzi. Powszechnie lęgowego w Polsce łabędzia niemego,
łabędzia krzykliwego, który rzadko wyprowadza lęgi w Polsce, jego główne populacje żyją przede wszystkim na północy Eurazji, a także najrzadszego w Polsce łabędzia czarnoziobego, który pojawia się w naszym kraju tylko na przelotach, a jego tereny lęgowe znajdują się w syberyjskiej tundrze. Tutaj widać różnicę pomiędzy łabędziem czarnodziobym i krzykliwym, przede wszystkim w wielkości, gdyż czarnodzioby jest zdecydowanie mniejszy, a także w ubarwieniu dzioba. U łabędzia krzykliwego zasięg czerni jest mniejszy i zwęża się ku końcowi. Nieco dłużej od łabędzi można spotkać w Polsce stada gęsi, wędrujących na Syberię. Tegoroczna wiosna to z pewnością najlepszy dotychczas sezon gęsiowy dla mnie, ponieważ po odnalezieniu bernikli rdzawoszyjej i gęsi krótkodziobej udało mi się wypatrzeć w ostatnim dużym stadzie, jaki miałem okazję obserwować, gęś małą. Na zdjęciu widać różnicę przede wszystkim w proporcjach i kształcie głowy gęsi małej i gęsi białoczelnej. Gęś mała charakteryzuje się raczej stromym czołem oraz okrągłą głową i małym dziobem. Posiada też żółtą obrączkę wokół oka. Gęś mała jest uważana za jeden z najbardziej narażonych na wyginięcie gatunków ptaków w naszej części świata. Wyprowadzają lęgi w rozproszeniu w północnej Eurazji, a europejskie zimowiska znajdują się na Bałkanach i nad Morzem Czarnym. W Polsce jest obserwowana regularnie, ale bardzo nielicznie. Na pewno część obserwowanych w Polsce ptaków pochodzi ze szwedzkiego programu reintrodukcji. Okolice Zalewu Wiślanego to nie tylko szuwary i pola, ale również lasy, które na początku kwietnia rozbrzmiewają śpiewem sikor, ziemb czy drozdów. Pojawiają się również pierwsze rudziki. Rudzik jest jednym z liczniejszych polskich ptaków o populacji szacowanej na ponad 2 miliony par. Zamieszkuje głównie lasy liściaste, ale również parki i ogrody. Na zimę migruje do Europy Zachodniej i Południowej, jednak nielicznie zimuje również w Polsce. W starych lasach, najczęściej bukowych, można zaobserwować najbardziej skrytego polskiego gołębia, czyli siniaka. Jest silnie związany z lasami, a gniazdo zakłada w dziupli, co jest dość osobliwe w przypadku gołębi.
czasie migracji i zimą można je niekiedy spotkać, jak żerują na polach. Ale obserwowanie ich w środowisku lęgowym daje na pewno najwięcej satysfakcji. Ptaki przedstawione w tym i w ostatnich odcinkach to w większości migranci krótko- i średniodystansowi, spędzający zimę przede wszystkim w zachodniej i południowej Europie, ewentualnie w basenie Morza Śródziemnego. Jednak w końcu marca w Polsce pojawiają się pierwsze ptaki przelatujące z tropikalnej Afryki, na przykład bociany biały. Chyba żaden inny gatunek nie jest tak szeroko rozpoznawalny jak bocian. Na to składa się oczywiście charakterystyczny wygląd, a także preferowanie miejsc lęgowych w pobliżu siedzib ludzkich. Szeroko znane jest również stwierdzenie, że co czwarty bocian jest Polakiem. I faktycznie, światowa populacja bocianów szacowana jest na około 200 tysięcy par, z czego w Polsce żyje około 50 tysięcy. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz łapkę w górę. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów.